Bohaterem naszej opowieści jest Żelko Rażnatowicz, pseudonim Arkan, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci wojen jugosłowiańskich, którego życie zakończyło się w równie tajemniczych okolicznościach, co było prowadzone. W przeddzień jego pogrzebu tysiące ludzi defilowało przed jego trumną w Belgradzie, gdzie został pochowany z honorami męża stanu. Ale czy na pewno to był koniec jego historii? Otoczony przez wiele teorii spiskowych, od zemsty mafii, po międzynarodowe spiski, jego śmierć pozostaje przedmiotem spekulacji do dziś. Ciało żelka rażnatowicia zwanego Arkanem Jednego z najbardziej notorycznych przestępców wojennych czasów rozpadu Jugosławii, które znaleziono 14 stycznia 2000 roku, zostało wystawione na widok publiczny w sali kolumnowej budowli związków zawodowych w sercu Belgradu, niemal jakby honorowano tam wielkiego dygnitarza państwowego. Przez jego otwartą trumnę przeszły tysiące Serbów, z których niektórzy prawdopodobnie chcieli upewnić się, że faktycznie nie żyje. Spekulacje na temat okoliczności śmierci arkana rozprzestrzeniają się po Serbii, a nawet poza jej granicami, generując szereg hipotez, niekiedy całkowicie się wykluczających. Jedna z bardziej przekonujących teorii sugeruje, że Rażnatowicz padł ofiarą zamachu zleconego przez szefów czarnogórskiej mafii, która nie mogła zaakceptować jego masowych nielegalnych przedsięwzięć. Chodziło o olbrzymie sumy pochodzące z handlu paliwem, gdzie dostawy ropy do Jugosławii były ciągle blokowane przez międzynarodowe embargo oraz tytoniem. Inną teorią jest, że został zamordowany na zlecenie ówczesnego prezydenta Jugosławii, Slobodana Miloševića. Arkan, poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za udział w zbrodniach wojennych oraz przez Interpol za przestępstwa popełnione w wielu krajach Europy w latach 70. i 80., rozważał rzekomo ucieczkę na zachód. Możliwość, że Arkan mógł liczyć na zniżkę kary, a nawet uniknięcie jej w zamian za udzielenie organom ścigania informacji dotyczących działań Miloszewicia przez ostatnią dekadę nie jest wykluczona. Rażnatowicz posiadał obszerną wiedzę na temat swojego prezydenta, będąc nie tylko jego bliskim współpracownikiem, ale też zaufanym wykonawcą tzw. brudnej roboty na terenach Chorwacji, Bośni i Kosowa. Arkan nie był jedynie sojusznikiem Miloszewicia, lecz również bliskim przyjacielem rodziny, w szczególności wpływowej żony prezydenta, Miriany Markowicz. Jednakże ich ścieżki zaczęły się rozchodzić, a Rażnatowicz zdawał sobie sprawę z wchodzenia w grę o wysokim ryzyku, gdzie na szali mogło znaleźć się jego życie. Szczególnie po tym, jak do Miloševića dotarły informacje, że jego zaufany człowiek rozważa nawiązanie negocjacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, powołanym do osądzenia zbrodni wojennych w Jugosławii. Rad Milo Bogdanowicz, były szef serbskiej policji, w rozmowie radiowej wyraził, że teoria o zorganizowaniu przez prezydenta spisku przeciwko życiu Arkana jest skomplikowana do udowodnienia. Niemniej działacze serbskiego ruchu odnowy kierowanego przez wuka Draszkowicza nie mają wątpliwości, kto stoi za zamachem. W oświadczeniu ruchu stwierdzono, zamordowanie Arkana jedynie potwierdza, że żyjemy w państwie, gdzie panuje terror. Czy rzeczywiście Slobodan Miloszewicz miał powody, by życzyć śmierci Arkana? Władze Belgradu otwarcie przyznawali, że planowali stłumić dążenia Czarnogóry do niepodległości, szczególnie po zapowiedzi prezydenta tej republiki Milo Djukanowicza o zamiarze przeprowadzenia referendum dotyczącego odłączenia się od Jugosławii. Dodatkowo Belgrad ogłosił wówczas zamiar interwencji w Kosowie, gdzie Albańczycy przy pomocy wojsk FUR miałyby przeprowadzać etniczne czystki wśród Serbów. W takich warunkach regularne siły zbrojne Serbii mogły okazać się niewystarczające, a wsparcie formacji Arkana miałoby kluczowe znaczenie. Inną hipotezę przedstawiał brytyjski The Times, według którego Rażnatowicz padł ofiarą nie mafii ani serbskiego prezydenta, lecz niezidentyfikowanego międzynarodowego komplotu skierowanego przeciwko Miloševićowi. Zabójstwo przywódcy Tygrysów miało stanowić przestrogę dla Miloševića, Slobo, jesteśmy tuż za tobą, kolejne pociski mogą trafić ciebie. Jugosłowiański minister informacji Goran Matic, oskarżający mafię czarnogórską o finansowanie zamachu na życie Arkana przekazał informacje sugerujące, iż międzynarodowe kręgi dążyły do obalenia prezydenta. Zgłoszono, że miesiąc przed śmiercią Arkana udaremniono zamach na prezydenta, przygotowany przez francuskie jednostki specjalne we współpracy z serbskimi odstępcami. Policja twierdziła, że zidentyfikowała zabójcę Arkana, ale to jeszcze nie oznaczało, iż zna osoby stojące za planowaniem zabójstwa. Wśród mieszkańców Belgradu krążyły również plotki, że Arkan nadal żyje, Twierdząc, iż zginął jego sobowtór, lub że cała egzekucja była inscenizacją. Mówiło się, że trzy pociski, które miały trafić go w głowę, wykonano z miękkiego plastiku i napełniono czerwoną farbą symulującą krew. Żelko Rażnatowicz urodził się w 1952 roku w Słowenii, gdzie stacjonował jego ojciec, oficer armii jugosłowiańskiej. W wieku 17 lat trafił do więzienia za kradzież. Rozgłos zyskał jednak pod koniec lat 70. i na początku 80. w Europie Zachodniej, gdzie specjalizował się w napadach na banki. Często zatrzymywany przez policję, zawsze umykał. Udało mu się uciec z belgijskiego więzienia, szwedzkiego aresztu i niemieckiego szpitala pomimo policyjnej ochrony. Według doniesień belgrackiej gazety Blik, na zachodzie działał częściowo na zlecenie jugosłowiańskich służb specjalnych, infiltrując środowiska emigracyjne. Po swoim powrocie do Belgradu, Żelko Rażnatowicz znany jako Arkan zyskał rozgłos jako przywódca klubu kibica renomowanego zespołu piłkarskiego Krwena Zvezda. Członkowie tego klubu w przyszłości stali się trzonem jego paramilitarnej formacji Tygrysów, którzy odznaczyli się brutalnością podczas konfliktów w Chorwacji, dokonując masakry ludności w Wukowarze, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. Po okrutnym postępowaniu z muzułmańskimi siłami w Bijelinie, Bośni, generał serbski Radko Mladic polecił wycofanie jednostek Arkana z kraju z powodu ich nadmiernej brutalności, nawet jak na standardy Mladicia. Arkan szybko przewyższył innego znanego serbskiego najemnika, kapitana Dragana, dzięki sławie i skali swoich zbrodni. To między innymi dlatego, że jego tygrysy miały status oficjalnej organizacji państwowej związanej z jugosłowiańskimi siłami bezpieczeństwa. Armia Arkana liczyła ponad 5 tysięcy ludzi, będących w zasadzie elitarnymi jednostkami specjalnymi Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Wyróżniały się one od regularnych sił zbrojnych lepszym uzbrojeniem i wyższym uposażeniem, z podstawowym miesięcznym żołdem na poziomie około 2500 marek. Ich wynagrodzenia były wysokie, ponieważ specjalne jednostki Arkana zajmowały banki w zdobywanych miastach. W okresach między walkami ludzie arkana posiadający fałszywe paszporty odpoczywali w luksusowych kurortach nie tylko w Czarnogórze, ale także w Grecji czy we Włoszech. Szczegółowe informacje na ten temat ujawnił Cedomir Michajłowicz, oficer jugosłowiańskich służb specjalnych, który w 1994 roku uciekł na zachód i przekazał dokumenty Międzynarodowemu Trybunałowi w Hadze. Wśród nich znajdowało się polecenie belgradzkiego MSW z 19 listopada 1991 roku do arkana dotyczące dystrybucji łupów zdobytych w Wukowarze. Dla Waszych potrzeb należy pozostawić 2,5 miliona marek oraz 15 kg złota. Reszta to jest 3 miliony 800 tysięcy marek, 375 tysięcy dolarów, 430 tysięcy franków szwajcarskich oraz 38 kg złota, zostanie przejęta przez naszych agentów w Erducie. Zbieg okoliczności sprawił, że główna siedziba działalności Żelka Rażnatowicia znana jako Arkan mieściła się właśnie w Erducie. Wiosną roku 1992 pojawiły się zaskakujące doniesienia, według których Arkan miał zginąć podczas konfliktów w Bratunacu. Informację uznawaną za wiarygodną przekazała agencja BH Press Sarajewa, podając szczegółowy opis zdarzenia. Według niej Arkan odniósł poważną ranę kręgosłupa i został ewakuowany z miejsca walki helikopterem do szpitala, gdzie z powodu ciężkiego stanu odmówiono przeprowadzenia operacji. Następnego dnia agencja ogłosiła śmierć przywódcy tygrysów, wspominając, że w jego pogrzebie wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz Serbii, w tym prezydent Milošević. Jednak niebawem w hotelu Majestic odbyła się niecodzienna konferencja prasowa, głównym bohaterem której był Arkan. Aby dostać się na salę konferencyjną Dziennikarze musieli przejść przez kilka kontroli prowadzonych przez policję oraz ochroniarzy rażnatowicia. Na wejściu do hotelu kontrolowano akredytację, podpisane osobiście przez wskrzeszonego. Sam przebieg konferencji był niezwykle lakoniczny i miał na celu zaprezentowanie doskonałej znajomości angielskiego przez Arkana, jego bezbłędnych manier oraz eleganckiego garnituru sygnowanego przez Armaniego. Żyję i jestem wśród Was, tak Arkan rozpoczął konferencję, Zaprzeczając doniesieniom chorwackich i muzułmańskich agencji oraz stacji telewizyjnych, które według niego rozpowszechniały fałszywe informacje. Na pytanie, kogo więc zabito, odpowiedział, że mogła to być osoba podobna do niego. Motyw polityczny za zamachem wydaje się całkiem możliwy, szczególnie w świetle podobnych zdarzeń, które miały miejsce w Serbii w ciągu ostatnich poprzednich latach. Zabójstwo zastępcy ministra spraw wewnętrznych, radowana stoiczycia badży, w 1997 roku. Dokonane przez nieustalonych sprawców w restauracji Mama Mia w Belgradzie wywołało szeroki rezonans. Krótko po tym zdarzeniu, świat opuścił również wybitny działacz socjalistyczny Zoren Todorowicz Kundak, zastrzelony przed siedzibą firmy Beopetrol. Todorowicz nie był jedynie politykiem, lecz również, a może przede wszystkim, biznesmenem działającym na granicy legalności. Do dziś pozostaje tajemnicą, kto zlecił i dlaczego zabójstwo Władę Kowaczewicza Trefa, bliskiego przyjaciela Marko Miloszewicza, syna ówczesnego prezydenta. Również niewyjaśniona pozostaje kwestia, kto stoi za śmiercią kolejnego przedsiębiorcy radoicy Nikczewicza, ściśle powiązanego z miejscowymi służbami bezpieczeństwa. Lista politycznych, bo nie sposób zaprzeczyć, że te zabójstwa miały podłoże polityczne, morderstw ciągnie się dalej. Jednym z najbardziej rozbrzmiewających echem przypadków był zamach na Branisława Maticia Belego, kluczowego księgowego serbskiego ruchu odnowy, co było niejako uderzeniem w lidera tej partii, wuka Draszkowicza. W tamtym czasie także w Polsce społeczeństwo obiegła szokująca wiadomość o zabójstwie słynnego dziennikarza i wydawcy, Sławka Czuruvii, jednego z najwybitniejszych serbskich intelektualistów, który był zagorzałym przeciwnikiem Miloševića. Jego rola jako właściciela gazety była przez prezydenta uznana za nadmiernie ryzykowną. Warto odnotować jeszcze jedno mroczne wydarzenie, które nie dotyczyło postaci z politycznego czy opozycyjnego świata, lecz zwykłego belgradzkiego kryminalisty o imieniu Isalere, znanego szerzej jako Dżamba. Dżamba był zapalonym hazardzistą, a jego namiętnością były gry w kości. Pewnej nocy podczas gry w hotelu pod ochroną ludzi Arkana z nieznanych przyczyn rozgorzał konflikt między nim a ochroną. Skutkowało to brutalnym pobiciem dżamby, który w stanie nieprzytomności został wrzucony do swojego pojazdu. Od tego momentu, ślad po nim zaginął bezpowrotnie, mówi się, że decydujący cios mógł zadać sam Arkan. To zdarzenie zasiało w Belgradzie plotki, że Raznatowicz miał się zajmować usuwaniem osób, które z różnych przyczyn stały się dla niego problematyczne. W ironii losu, ostatecznie to Raznatowicz sam stał się dla kogoś problemem, na tyle dużym, że zdecydowano się go usunąć. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.